Cześć, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Chorzy, to oczywiście kolejny odcinek Hearthstone. W poprzednim odcinku niestety ponieśliśmy w końcu porażkę. Mam nadzieję, że dzisiaj uda nam się rozpocząć kolejną dobrą passę. Gramy oczywiście Warlockiem, gramy gry rankingowe. Zobaczymy, kogo w tym momencie wylosuje dla nas gra. Oczywiście szerokim łukiem chcemy omijać magów, ponieważ przynoszą oni pecha i są OP. Kontra Gul'dan! Twoja dusza będzie moja! Twoja dusza będzie cierpieć! No cóż, wykrzyczeliśmy na siebie swoje obelgi. Rozpoczynajmy grę. Standardowo wyrzucamy giermka, następnie nożownik, następnie oczywiście kapłanka, ewentualnie wyrzucimy naszego akolitę w trzeciej turze. Luzik, już się zabawia. Umieść to jabłko na swojej głowie. Wydaje mi się, że zaatakujemy chochlika. Zakończymy turę. Chcemy pozbyć się tej kreatury ze stołu jak najszybciej. Wydaje mi się, że przeciwnik gra podobną talią, czyli dużo małych kreatur. Przeciwnik zastanawia się nad atakiem na twarz. Jednak zdecydował wyczyścić stół. Gra rozpoczyna się od początku. Niestety w tym momencie raczej nie będziemy wyrzucać kapłanki, ponieważ nie mamy nic do zbuffowania. Więc do gry prawdopodobnie wejdzie akolita. Ewentualnie, jeżeli otrzymamy jakąś inną dobrą kartę. Łuczniczka, która oczywiście z miejsca zdejmie Murloka. Stapujmy. Zakończmy rundę. Wydaje mi się, że w tym momencie raczej nie mamy wyjścia. Musimy zdjąć tego Murloka. Wyrzućmy chochlika. Zbuffujmy. A następnie zdejmijmy Murloka. Zakończmy turę. Zdecydowanie w tym momencie wydaje mi się, jakbym grał z lustrzanym odbiciem swojej własnej talii. Niechaj przemówi do mnie. Wyrzućmy akolitę, stapujmy. Czy chcę w tym momencie czyścić stół? Wydaje mi się, że jest to dobra opcja. Pytanie brzmi, w jaki sposób? Wydaje mi się, że tak będzie najbardziej optymalnie. Zakończmy turę. W następnej turze oczywiście wyrzucimy pozostałe dwie karty. Chochlik schodzi z pola walki. W tej chwili zdecydowanie wyrównana walka. Przeciwnik ma troszeczkę więcej kart, jednak my mamy jedną kartę na stole. Tyle możliwości. W
Przeciwnik zdecydowanie poszukuje czegoś w swojej talii. No cóż, nożownik. Jabłko na swojej głowie! Chodź mi walcz, robaku! Luzik, jest się za to plac. Gotowe. Zakończmy turę. Opanowaliśmy stół. Mam nadzieję, że uda nam się utrzymać tą przewagę przez jakiś czas. W tym momencie mamy 9 obrażeń na stole, więc teoretycznie... Interesujące kombo po stronie przeciwnika. Moja tarcza za arkus. Czy to naprawdę koniec? Postarajmy się zachować naszego chochlika na polu walki. No cóż, chyba musimy poświęcić obie te karty. Wyrzućmy giermka, zakończmy turę. Liczymy oczywiście na to, że przeciwnik nie będzie w stanie zdjąć w tym momencie mojego chochlika, który w przyszłej turze zaatakuje za 5, ponieważ planuje wyrzucić dowódcę. Cóż, jest to w jakiś sposób problematyczne. Niestety ogień duszy. Dobry. Zastanówmy się, czy chcemy w tym momencie czyścić stół przeciwnika. Mamy dużą przewagę kart, więc teoretycznie chciałbym zniszczyć przewagę przeciwnika na stole. Zdecydowanie wyrzucamy dowódcę rajdu. Co powiesz na to? Stapujmy. Niestety Sakub, liczyłem w tym momencie na ogień duszy. Czego chcieć? Wyrzućmy dwie prowokacje. Zaatakujmy jednak na twarz. Nasze kreatury w tym momencie ukryją się za prowokacjami. Przeciwnik musi zaatakować prowokację, co sprawi, że będziemy mieli w tym momencie 7 obrażeń na twarz, jeżeli prowokacje zostaną zdjęte. Moja tarcza za arkus! Zastanówmy się w tym momencie, co chcielibyśmy zrobić. Zdecydowanie wyrzucamy tarczownika. Krokoliczka. Stapujmy. W jaki sposób chcielibyśmy w tym momencie wyczyścić board? Zdejmijmy jedną prowokację. Zdejmijmy kolejną prowokację. Wydaje mi się, że musimy w tym momencie poświęcić dowódcę rajdu. Wal ile sił! Wystawmy Worgena, mając nadzieję, że przetrwa on kolejną turę i w tym momencie będziemy w stanie uruchomić jego furię przy pomocy śmiertelnego wiru. Zakończmy turę. Ja
Dobre zagranie. Pytanie brzmi, czy jest to dobre zagranie po mojej stronie, czy po stronie przeciwnika. Wydaje mi się, że po mojej stronie. No cóż, duża ilość kreatur. Jedna z nich jest w stanie atakować. Podziękujmy przeciwnikowi za mecz. Kolejna gwiazdka. Odpalmy kolejny mecz. Mam nadzieję, że uda mi się wygrać kolejną walkę. Będzie to oznaczało dwie wygrane walki w odcinku. Nie mówmy jednak hop. Gul'dan kontra Uther. Będę walczyć z honorem. Twoja dusza będzie moja. Zdecydowanie chochlik na start. Z drugiej strony moglibyśmy wykorzystać monetę oraz nożownika. Pytanie brzmi, którą kreaturę raczej wolałbym stracić. Wyrzućmy chochlika. Jest i sekret. Zmniejszenie zdrowia do 1. Jestem w stanie to przeżyć. Zakończmy turę. Czekam na rozkaz. Nie do końca udany dla mnie rozkład sił, ponieważ mój chochlik za moment zejdzie z pola walki. Uciszmy przeciwnika. Wyrzućmy nożownika. Raczej nie mamy żadnej kreatury, którą moglibyśmy wyrzucić po monecie, żeby spróbować trafić rekruta sztyletem. Wydaje mi się, że po prostu zaatakujemy na twarz. Zakończymy turę. Wyrzućmy Worgena. Zaatakujmy na twarz. Zakończmy turę. W kolejnej turze będę chciał wyrzucić naszą prowokację oraz prawdopodobnie szlam. Nie chcę ryzykować, że w tym momencie zakup sprawi, że odrzucimy monetę albo ogień duszy, który będzie mi bardzo potrzebny. Pytanie brzmi, czy to już jest czas, żeby użyć ognia duszy na tej kreaturze. Tyle możliwości. Próbujmy wyrzucić kreaturę. Niestety sztylet nie trafił. Kolejną. Sztylet po raz kolejny nie trafił, więc prawdopodobnie będziemy musieli niedługo pożegnać się z jedną z tych kreatur, kiedy przeciwnik przebije się przez prowokację. Na razie jednak zaatakujmy na twarz. Zakończmy turę. Konsekracja. No i cóż, niestety większość moich kart schodzi z pola walki. Przypuszczam, że Worgen także zostanie zdjęty od razu. Użyjmy monety, wyrzućmy golema, wyrzućmy dowódcę rajdu. Zakończmy turę. W tym momencie mamy dylemat, czy wyrzucić Sakuba i odrzucić ogień duszy,
czy wyrzucić ogień duszy, odrzucić Sakuba. Wydaje mi się, że pierwsza opcja może być lepsza. Gotowy do nauki? Wydaje mi się, że... Stapujmy. Zaatakujmy na twarz. Gotowy do nauki? Okej, właśnie zdałem sobie sprawę, że przeciwnik sprowadził mnie do poziomu 3 punktów energii. Czekam na rozkaz. Jeden strzał. Musimy w tej chwili wyczyścić stół, jeżeli chcemy mieć jakiekolwiek szanse wygrania tej walki. Musimy wyrzucić Sakuba. Niestety ogień dusz odpadł. Wyrzućmy kapłankę. Gotowy. Zakończmy turę. Zobaczmy, jaka będzie odpowiedź przeciwnika. Odpowiedź przeciwnika była bardzo szybka. Czekam na rozkaz. Czy chcemy zaryzykować? Ogień duszy, ogień duszy. Fuck. No dobra, zastanówmy się nad tym, co dzieje się w tym momencie na polu walki. Wyrzućmy akolitę. Wyrzućmy Sakuba. Wyczyśćmy stół. Zakończmy turę. Jeżeli przeciwnik ma jakąkolwiek broń, to by było na tyle, jeżeli chodzi o tą rozgrywkę. No cóż. Niestety, to by było na tyle. Śmierć w spowolnionym tempie. Kolejny odcinek, w którym udało mi się wygrać jedną walkę, druga niestety bardzo chaotyczna, przegrana. Mimo tego mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Dzięki wielkie za uwagę, trzymajcie się ciepło i jak zawsze do usłyszenia następnym razem. Cześć!